No, 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 cześć, 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 jak leci? Właśnie sobie porozmawiałem z bardzo przyjemnymi ludźmi na EVE University, w ich kanałku i mi pomogli od razu, powiedzieli, no to ma sens, że on chce mieć 100, a my mamy tylko miejsce na 58-65, więc to nic, ale jeżeli nie damy tej misji, nie przyjedziemy tutaj i po prostu wyładujemy to, okej, okay, ale nie powiemy, że misja jest skompletowana, więc będziemy szli do tego miejsca tyle razy, aż będzie ten asteroid tam, więc zobaczymy, jak to będzie działać. No, to będzie ekscytujące, kurde. Co to leci? Destroyer, wow. To będzie ekscytujące, kopalniane. Fantastyczne wideo. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnego rata. Chociaż nie, może będzie. To wtedy użyjemy naszych hobgoblinów, nasze drony i zobaczymy, jak to się działa. Okej. Okay. To jest Weltspar, no to jazda. Mining. Już minujemy. I to będzie fantastyczne wideo, ponieważ notabene my zrobimy orbitę 500 metrów, dobrze? On w 10 km może robić ten laser. Wow, także 500 metrów to jest w ogóle cudownie. No i zobaczymy, jak się to napełnia. 335, więc mamy to wypełnić dużo, więc jak widzimy, my sobie tutaj, dlaczego orbituje go, no ponieważ jak przyjdzie jakiś nieprzyjaciel, a to jest możliwe nawet w systemie 0,8, to jak się ruszamy, jesteśmy trudniej nas trafić. No to logiczne, prawda? A im szybciej się ruszamy, tym trudniej nas trafić. Więc jak naprawdę jesteśmy w walce, to mimo, że to zawsze włącza albo Afterburner, albo ten Warp Drive. Więc dobra jest. No jak widzimy, 2000. Tutaj pomału idzie to wszystko. Muzyczka gra. No. Tak z ciekawości, damy te drony. Zrobimy launch drones. Okej, okay, Hobgoblin jest idle. I zobaczymy, jak on tu wygląda. One latają koło obynie teraz. W tej grze też jest interesujące to, że te wszystkie asteroidy, te wszystkie stacje to nie są prawdziwe fizyczne obiekty i w nie nie można się rozwalić. Mimo, że jedna misja była, że się tam rozwaliło. Więc... Ha! Jak widzimy też... Okej, okay, no to będziemy mieli zawrót głowy zaraz. Jak widzimy tutaj, jeden laser dał 145, a drugi laser dał... Miner 1... Bo jeden jest civilian miner, a drugi jest normalny miner, więc jeden daje 145, a drugi daje 4 razy więcej. O, szajse! Więc tak, wszystko co jest civilian to jest beznadziejne, więc zawsze sobie warto kupić Miner 1. A ja civilian miner w ogóle sprzedać, rozwalić. To jest nieważne. Dobra, dronki. Drones in space. Czy możemy return orbit, return to drone bay? Wracajcie do drone baya. No. I nawet nie było tego, że one weszły do hangaru, tylko... Jejku, ten bierze 966, a ten 145. Zaraz trzeba będzie przecież to... Bo to straszne jest, to jest 9 razy tyle. O kurde. No, jak widzimy, jest EVE jest bardzo ekscytująca, jak jesteś...
jak jesteś górnikiem. No, tutaj jest laserek, on tam sobie tam lata i sobie tam robi mining, no jest niesamowite. Tu sprawdzamy, jak tam idzie, cudownie, wspaniale. Tu możemy sobie zobaczyć, jak są te mining upgrades, ale ja zrobię coś innego. Ja jednego hobgoblinka, może dwa hobgobliny wyłączę z gry, dam je na storage, a kupię sobie mining drony i zobaczymy, czy mi to lepiej pójdzie, ok? Następne wideo, jeżeli to powiedzieli prawdę, to wrócę tutaj. Show info, save location. To jest misja Weltspar. Misja Weltspar, a to będzie dla agenta Weltspar. Kopalnia. No, ja dobrze mówić po polsku, tak? Personalna lokacja, submit. Nawet nie wiem, gdzie tu się patrzy, ale whatever. Idziemy teraz z powrotem do doku. I kupimy, wywalimy ten cholerny civilian miner, ja go nawet chyba zniszczę. Bo on jest beznadziejny, on jest do niczego nieprzydatny. A kupimy sobie miner 1. Zaraz zobaczymy, jak to będzie grane. Docking permission requested. Docking request accepted. Czyli ta misja, ten asteroid, wszystko weźmiemy. Ok. Item hangar. Co my tu mamy? Venture. Ok. Gdzie te drony są, tak? Tak naprawdę. To gdzie te drony są? Manage drones. Ok. To ja chcę teraz te drony dać do hangaru. Super, ok. I teraz chcę Civilian Laser wypierniczaj, unfit stąd. Trzeba kupić... Właśnie, jak on się nazywa? Miner 1. Musi być na tej stacji. 14 tysięcy, dobra, niech będzie. Dobra jest, dobra cena, wszystko cacy. Okej, gdzie to jest? Żeby tutaj się nie pieprzyć, to jest miner 1. Jezu, ja mam dwa cywilne minery. Mam, w ogóle nie potrzeba było kupować? Okej, no problem. Czy możemy go sprzedać tutaj? Sell? Nie, ale możemy zrobić repackage, tak? Repackage. Możemy go sprzedać. Nikt tego nie chce. Przecinek 99 iska. To jest takie gówno, że tego nie chce. Cudownie. Okej. Co jeszcze chciałem kupić? Aha, chciałem kupić drony. Jak się drony nazywają? Mining drony? Czy są mining drony? Czy jak to jest? No dobrze, to są blueprinty. Ja nie chcę blueprintów. Ja nie chcę ship equipment. Ja nie chcę ammunition and chargers. Ja chcę drone. To chcę kupić. Okej, okay, kupimy... Nie wiem, ile mogę kupić ich. Chyba dwie. Requires Omega State to use. O, wy świnie. Ale to jest tech 1. To wy... to wy nawet nie daliście nam... wy nawet nie daliście nam drony, mining drone 1, wy świnie. Z EVE Online, CCP firma. Okej, okay, dobra. Takie siupy. Że... No to dobrze. I tak nie chcemy być kopalniami, bo to jest chujowe. Hobgoblin. To weźmiemy Hobgoblina.
Czyli nie będziemy tacy szybcy. Nie będziemy tacy szybcy, jak powinniśmy być. Ok. Zobaczymy teraz. No będzie 945 razy 2. To będzie tragiczne. O, nawet nie wywroliłem tego Weltspara. To nic. Zobaczymy, jak to długo będzie. Survey scan. Range 15 km. Ok. No, cudownie. Markujemy go. Raz, dwa. Może survey scanner też. Nie wiem, może to da trochę, zobaczymy. Okej, okay, nie, to powiedział, że no, Weltspar, dobrze. Okej, okay, to jest Weltspar, rozumiem. Wspaniale, survey zadziałał. Więc jest cudownie i wspaniale. Zobaczymy teraz, ile to będzie działało. A tu zrobimy orbitę na jakieś tysięcy, powiedzmy. Whee! O Boże. Witamy w świecie górnika w EVE Online. Coś wspaniałego, polecam. Profesjonalni gracze, oni używają automatycznych albo płacą Chińczykom za to. Jakoś mi się nie zwiększa to, jak widzimy. Zwiększyło się, 966, 968. No to co, fajne wideo, prawda? Nie jest tak źle tak naprawdę. To nie będzie trwało tak długo. No, tak się jest z górnikiem. Teraz wiecie, dlaczego... To jest pasywny moduł, no tak, bo to nam daje ekstra spację. Teraz wiecie, dlaczego... Nie chcą, ludzie wam mówią, żeby nie być górnikiem? No kurde, dlatego! Bo to jest bycie górnikiem. Także idźcie sobie teraz poczytać książkę. Ja idę się schlać. Do widzenia.